Głowica już jest zrobiona, nowe tuleje wstawione pod wstrzykiwacze, też nowe zawory, nowe gniazda, nowe prowadnice. Regeneracja taka kompletna takiej głowicy, no to około... Tak, ten ciągnik został sprzedany przez naszą firmę. Udzieliliśmy klientowi gwarancji. Niestety mieliśmy pecha, no zepsuł się silnik. No i trzeba będzie teraz te koszty w ramach tej gwarancji też ponieść. Czy to miało na to wpływ ubytek płynu przez ten pęknięty przewód, kładu ogrzewania kabiny i zbyt wysoka temperatura? Już przyjęliśmy zasadę, że wątpliwości rozstrzygamy na korzyść klienta. Witam z warsztatu firmy Korbanek w Tarnowie Podgórnym. No i wracamy do naprawy ciągnika Fendt 930 z tym uszkodzonym silnikiem. Tutaj zostało wszystko dokładnie zweryfikowane, ustalone co do zakresu naprawy, kosztów naprawy. Widzimy tutaj stare części, tak jeszcze raz rzucimy okiem. Tutaj mamy jeszcze stare części, natomiast tutaj widać nowe części, na przykład tłok kompletny, kompletnie spakowane, zabezpieczone. No i tłoczek z pierścieniami, tak jak powinno wszystko ładnie być. No, wymieniamy cały komplet, czyli nowe tuleje, nowe tłoki. Wymienimy też tutaj pompa olejowa, to jest taki pompa olejowa razem z obudową jako komplet. No i to taki element tutaj zostanie też zamontowany. Wał nie trzeba było jednak szlifować, wystarczyło go spolerować, więc będzie cały czas w nominale, panewki nominalne, no i też tutaj paneweczki nowe mamy. Tu mamy jakieś, o, też taka rzecz, dysze smarujące. No to właśnie przy każdym remoncie powinno się tutaj zakładać nowe, ponieważ to też tutaj odpowiada za smarowanie, ale właściwie tak za chłodzenie tłoka i tulei cylindrowej. No, wałek rozrządu tutaj w skrzyni sobie ładnie leży. Turbo jest po naprawie. Czyli turbo zostaje stare, zostało naprawione. Trochę drobnicy, może tych części aż tyle tutaj tak nie widać. No ale to jest tu troszeczkę wartościowo, nie jest to jakaś mała rzecz. Tutaj mamy rolki, to ja może pokażę też na przykładzie właśnie rolki popychacza. Mamy głowicę, głowica już jest zrobiona. Widać nowe tuleje wstawione pod wstrzykiwacze, też nowe zawory, nowe gniazda, nowe prowadnice, uszczelnienie zaworów. No a tu mamy stare części w pudełeczku, w kartoniku leżą. No i to regeneracja taka kompletna takiej głowicy, no to około 6 tysięcy złotych, tak plus minus trzeba liczyć. Nowe śruby tutaj do głowicy. Tutaj jest, o, tu jest ta pompa. Nowa, kompletna, z pokrywą, także to też będzie nowe założone. Oczywiście przy remoncie silnika no można oczywiście oszczędzać, tak, ale ja myślę, że skoro remont kosztuje 10 tysięcy złotych, to kilkaset złotych, czy nawet tam, jakby liczyć w tysiącach, 2-3 tysiące niby oszczędności, ale w zasadzie należy wymienić przewody układu suszącego i układu chłodzenia, bo te przewody gumowe, mimo tych przewodach gumowych, no ponieważ no to wiadomo, guma, temperatura, one są gdzieś twarde, potem bardziej podatne na pęknięcie, rozszczelnienie, wyciek płynu, bądź też jeżeli tam w układzie suszącym, no to spękana guma może spowodować, że się zaschnie brudne powietrze, no i w zasadzie taki remont potem mógłby się przypadkiem no, powtórzyć za niedługi czas. O, wypadła rolka, ale to już podniesiemy. Brakuje rąk generalnie. O. Części w większości były na magazynie. Tam widać 5 tłoków, czekamy za szóstym, ponieważ no, akurat był komplet, a został wcześniej tam przez kogoś kupiony i ktoś chyba robił tylko trochę naprawy, no i czekamy za tym szóstym. Widzimy rolkę, tutaj roleczkę i teraz do porównania starą rolkę starego typu,
żeby to tak ładnie pokazać, szerokość tej bieżni jest zdecydowanie większa. To tak procentowo, żeby przyjąć plus minus 20%, czyli nacisk na wałek rozrządu no będzie zdecydowanie mniejszy, no i żywotność wałka rozrządu też się poprawi, a przede wszystkim też tutaj jakby może będzie trudniej, żeby się zatarła ta rolka, bo tak jak widzimy tutaj, gdzie był ten wałek uszkodzony, to mamy też zużytą rolkę wyczeskaną i no i tak to się to niestety dzieje, że taka rolka, raz, że to mówię, nacisk jak przy takiej, czym węższa, no to wiadomo, że to będzie większy nacisk, większe siły działają, a dwa, no to też tutaj przytarła się, no i uszkodziła wałek rozrządu. No niestety wymienimy oczywiście no, nie jedną, tylko wszystkie, no bo tutaj nie ma też co oszczędzać. Trzeba wymienić wszystkie te elementy, żeby ten silnik pracował prawidłowo przez dłuższy czas. W zasadzie żywotność tych silników no to w zależności od obsługi i warunków pracy, no to tak jak mamy tutaj 10 tysięcy, około 10 tysięcy, natomiast to powinni wytrzymać spokojnie, powinni taki silnik wytrzymać dużo więcej. I mieliśmy przypadki, że taki silnik przepracował 20 tysięcy godzin i nie było większego problemu z silnikiem. Był zużyty, ale nie uszkodzony. Częściowo zużyty, tam powiedzmy już. Tu mamy przewody paliwowe, dzisiaj krótce. To też trzeba zwrócić uwagę, że niektórzy tak czasami to jest z pozornej oszczędności. Wymienia się wtryskiwacze, zostawia się przewody. Te przewody nie są tanie, bo to przewód kosztuje kilkaset złotych. Natomiast tutaj wchodzi w gniazdo wtryskiwacza. Jeżeli no, odwrócimy go troszeczkę inaczej się ułoży i wtedy nie ma pewności, że to połączenie do tego stożka z gniazdem wtryskiwacza jest 100% szczelności. I wtedy wiadomo, że ciśnienie paliwa, które dostaje się do wtryskiwacza, jest obniżone. To jest jedna rzecz. A druga rzecz, że część paliwa idzie po prostu do silnika, do oleju. I wtedy też nam psuje olej, że tak powiem, kolokwialnie psuje, czyli zmniejsza właściwości smarne oleju. No i to też może doprowadzić do jakiegoś uszkodzenia silnika, więc to też nie można tu popadać w skrajność, że robimy wtryskiwacze, a nie wymieniamy tych przewodów. No jak widać, komplet rolek, te są na pompy, one są trochę szersze, większe, takie podobne. To też jest pompy, z jakiego dzisiaj mają napęd też od wałka rozrządu. No to jest tu już masywniejsze, tutaj to jeszcze większe siły działają, no wiadomo, że trzeba te ciśnienie wytworzyć, no i opory są zdecydowanie większe niż na laskach zaworów, więc tym bardziej to jest jakby narażone i już konstrukcyjnie jest to większe. No, nowe opaski, też trzeba pozakładać, to nie może zakładać nowych przewodów, stare opaski, no bo tam nie ma pewności, że to będzie prawidłowo trzymać, że jak widzimy regał z nowymi częściami przygotowany trochę do montażu. Tutaj mamy regał ze starymi częściami, które potem zostaną tam gdzieś spakowane w jakiś pojemnik oddane użytkownikowi albo wyrzucone na złom w zależności od tego, jak klient zadecyduje. Tutaj reszta rzeczy, chrudnice EGR-u, no i resztę porozbieranych, tutaj tak jakby poukładane po jednej stronie ciągnika, no i tam reszta po drugiej stronie ciągnika, czyli lewa, prawa strona ciągnika, no trochę warsztatu, żeby taki ciągnik naprawić, jednak trochę powierzchni jest potrzebne, no bo trzeba to rozjechać, tutaj miska olejowa, umyte, wyczyszczone, no i będziemy dzisiaj składać silnik, tak żeby go jak najszybciej naprawić. No, wstępnie z klientem umówieni jesteśmy, że do końca miesiąca i myślę, że terminy nam się uda dotrzymać. No ale to zobaczymy, nie? Tutaj ten tłok jeszcze musi dojść, no ma dojść jeszcze dzisiaj po południu. Czekamy właśnie za kurierem, no i no ale to już będziemy tym mieli front robót, żeby to składać. No, ciąg dalszy naprawy tego ciągnika Fender 930, gdzie uszkodzony był silnik. No, troszeczkę mi brakowało czasu, żeby
na bieżąco tutaj z kamerą być. Natomiast no, widzimy, że silnik już jest w tym momencie prawie że poskładany. Będziemy go dzisiaj uruchamiać. No i tak, napraw to co mówiłem, no to naprawiona została głowica, wymienione tuleje, tłoki, przewody gumowe, układu sącego, układu chłodzenia, no bo to też trochę tu przegrzewane. No i żeby nie było jakieś przykre, niespodziane, że coś pęknie. Dodatkowo też jak już mieliśmy rozebrane, no to została sprawdzona i sprężarka powietrza. To tutaj dostęp do niej jest dosyć nieciekawy, więc żeby ją wymontować, to trzeba troszeczkę się rozbierać. Jak już była na wierzchu, no to wypadało to też oczywiście zaraz sprawdzić i zrobić. No i tak tutaj to wygląda. Jeszcze chwilę i będziemy go tam tankować. To jest też zawieszenie kabiny, taki wahacz kabiny. Troszeczkę tu było luzu, więc też został zamontowany nowy wahacz kabiny. No niestety taka też przypadłość, tu już jest nowy typ wahacza. W tych starszych no, dosyć często się używały się tuleje i tutaj szczególnie te tulejki. No i potem podczas jazdy no to zaczęło to pukać, no i gdzieś takie niepokojące dźwięki w kabinie, to się potem też przenosi. Więc też od razu tutaj, jak mieliśmy takie dojście, to nie robiliśmy tam takich półśrodków, że tylko coś tam, tulejkę wymienić, a niech idzie dalej. No to jeżeli tam już troszeczkę był luz i w sporniku troszeczkę otwory wyrobione, zamontowaliśmy też przy okazji nowy, wzmocniony ten spornik, który jest troszeczkę inny system, nie ma tulejek plastikowych, a takie łożyska no, przegubowe takie. Więc także tu też już jest trochę lepsze rozwiązanie i nie powinno tak szybko tutaj problem jakby wystąpić, przynajmniej w tym układzie. Mamy stare części z tego silnika, no to bok tłoki, pompę. Tutaj elementy, no, popychacze, uszczelki, tuleje, śruby, te palce, przewody palcowe od wtryskiwaczy, no i ten nieszczęśliwy wałek rozrządu. Przewody, tak jak widać, no to tam kilku mastów, no tam około 10 tysięcy, widać, że te przewody też niektóre już tutaj takie troszeczkę zmęczone, więc też zostały od razu założone nowe. Przynajmniej tutaj nie powinno być większych problemów. No i tak to tu pomału to wygląda. Tam też dla wyjaśnienia może, bo gdzieś tam ktoś może dopytywał i może ktoś jakieś przypuszczenia miał. Tak, ten ciągnik został sprzedany przez naszą firmę stosunkowo niedawno. Udzieliliśmy klientowi gwarancji na poszczególne podzespoły, nie na cały ciągnik, bo trudno dać gwarancję kompletnie na cały ciągnik, na wszystko, no ale na te główne podzespoły klient otrzymał gwarancję. Niestety mieliśmy pecha, no zepsuł się silnik, no i trzeba będzie teraz te koszty w ramach tej gwarancji też ponieść. No i tutaj doszliśmy do porozumienia klientem, że koszty naprawy uszkodzonych elementów poniesiemy my. Natomiast dodatkowo rzeczy, które jakby były zalecane, żeby wymienić, żeby jakby polepszyć walory użytkowe silnika, czyli nie tylko te rzeczy uszkodzone, a rzeczy, które tam są w jakimś stopniu zużyte, żeby nie trzeba szybko do silnika zaglądać, no to za te dodatkowe elementy tej klient dopłaci jakąś kwotę. Nie będę mówił tu specjalnie o kwotach, ponieważ no, ustaliliśmy z klientem, że to już jakby zostanie tajemnicą handlową pomiędzy naszymi firmami. Ale doszliśmy tutaj do takiego naprawdę dobrego
kompromisu, jeżeli chodzi o stronę klienta. Nie rozstrzygaliśmy, co było bezpośrednią przyczyną usterki, czyli zatarcia się na tłoka, na cylindrze. Czy to miało na to wpływ ubytek płynu przez ten pęknięty przewód układu ogrzewania kabiny i zbyt wysoka temperatura. Już jakby tak przyjęliśmy zasadę, że wątpliwości rozstrzygamy na korzyść klienta, natomiast no, ciągnik należy, silnik jak należy jak najszybciej wyremontować. No i mówię, elementy, które mają podnieść walory użytkowe, wydłużyć żywotność, chociażby na przykład te przewody układu chłodzenia i układu suszącego, gdzie zakładamy nowe, no to niektóre elementy właśnie klient pokryje, dopłaci, no ale tutaj będzie jakby pewność, że ten silnik już teraz naprawdę pochodzi i nie będzie do większych niespodzianek i będzie przez długie lata służył klientowi do tego, do czego go został zakupiony. No ale to tak jest czasami, że no, ryzykuje się pewne rzeczy i tutaj firma podjęła to ryzyko, dając gwarancję. Też byliśmy przekonani, że silnik jest w znacznie lepszej kondycji. No przecież nikt w używanych ciągnikach tak profilaktycznie nie rozbiera silników, na przykład żeby sprawdzić, jak tam wygląda wałek rozrządu, czy jak wyglądają inne elementy silnika. No tutaj mieliśmy ewidentnego pecha, no i musimy te koszty też ponieść. Pewnie na tej transakcji sprzedaży ciągnika to tutaj specjalnie nie zarobiliśmy. Pewnie już w tej chwili trzeba będzie zaliczyć stratę. No ale jak się powiedziało A, to trzeba też powiedzieć B. No i tutaj nie ma, zmiłuj się. Turbocężarka widać też jest po naprawie. Generalnie nie było jakichś tam specjalnie dużych zużyć. No ale żeby już tutaj na do silnika zamontować, to trzeba sprawdzić było ją tutaj, te luzy tam minimalne wykasować, żeby też nie było tutaj niespodzianki, że no, silnik dobry, za chwilę będzie problem ze sprężarką. No i tak dalej. Tutaj widzimy przewód, to taka ciekawostka też w wcześniejszych modelach, ten przewód tutaj, tu już jest kolano gumowe, dwa łączniki kolano metalowe i dwa łączniki gumowe. Natomiast wcześniej było to jedno kolano gumowe i potem to producent zrobił modyfikację, ponieważ te przewody dosyć często pękały. W tej chwili tu jest podzielone, dwie takie zwężki gumowe i wstawione kolano metalowe. Można kupić taki zestaw naprawczy, czyli jeżeli komuś pęknie, a w starszym modelu ma takie jednolity element z gumy od chłodnicy interkulera do kolektora sącego i tutaj byłby problem i pęknie ta guma, to wtedy już właściwie się tej gumy nie kupi, wtedy należy kupić zestaw naprawczy składający się właśnie z nowych przewodów łączników gumowych, takich gum redukcyjnych i kolana metalowego plus opaski, to wszystko jest w zestawie, także pod jednym numerem można to zamówić, zamontować. Tutaj ciągnik już miał to zrobione, teraz tylko wymieniliśmy też oczywiście gumy na nowe, to co też mówiłem, że te wszystkie elementy gumowe układu suszącego i układu chłodzenia są pozakładane nowe. No, mówię, wszystko wskazuje na to, że dzisiaj chyba się nam silnik uda uruchomić. No i będziemy sprawdzać, czy wszystko jest ok. Troszeczkę bym sobie musiał tu popracować, żeby to zobaczyć, czy gdzieś jakichś wycieków, przecieków nie ma, bo to różnie przy tej ilości różnych tutaj rurek, przewodów, no to gdzieś tam się może przypadkiem komuś omsknąć, zapomnieć, aczkolwiek tutaj jak no taki zwyczaj, że jeżeli coś już jest dokręcone, to jest zaznaczone flamastrem, że ta śruba już jest dokręcona i powinno być wszystko ok, ale no różnie to w życiu bywa i gdzieś tam może się przypadkiem komuś tam coś omsknąć, ale tak jak mówię, tutaj mechanicy poznaczyli sobie te elementy, które już są dokręcone. Inny kolektor wydechowy. Tu jak montujemy kolektor, śruby wkręcamy na taką specjalną pastę, no, żeby w przyszłości ewentualnie nie było większych problemów z wkręcaniem śrub, bo niestety zdarza się, że pod wpływem temperatury te śruby się zapiekają, no i odkręcenie ich to jest w zasadzie niemożliwe. Wtedy
Czasami trzeba je odwiercać. Tutaj skręcone to jest i nawet tam za kilka tysięcy godzin nie powinno być problemów z odkręceniem tychże śrub. Jak to tu wygląda pod spodem. Tutaj tył pod kabiną. No i jeszcze troszkę, mówię, i ciągnik będzie raczej gotowy, będzie mógł wrócić do swoich obowiązków. No a klient będzie mógł normalnie go tam użytkować, eksploatować. Tak jak już tutaj tragedii wielkiej nie było, aczkolwiek no koszty jakieś są, ale to jak wspomniałem, o kosztach nie będę tu celowo wspominał, no bo tak ustaliłem z klientem, że ten temat jest naszą tajemnicą handlową. Tymczasem dziękuję serdecznie za uwagę. No i zapraszam do oglądania filmów w naszym kanale, subskrypcję kanału, łapkę w górę. No i oczywiście nie zapomnieć o oddaniu głosu w konkursie Top Aker Raru.